Tegoroczne obchody na Górze Śmierci ze względu na panującą pandemię COVID-19 miało nieco inny charakter. Nie brakowało jednak organizatorów, czyli wójta gminy Dębica Stanisława Rokosza oraz dyrekcji Centrum Kultury i Bibliotek, zaproszonych samorządowców, przodków byłych więźniów obozu pracy przy Górze Śmierci, a także młodzieży. W tym dniu jesteśmy jakby symbolicznie. My powinniśmy być ciągle i pamięcią, i działaniem. I właśnie dzisiaj te skromne delegacje, które będą, to będą świadczyć o pamięci, bo pamięć jest wartością ponadczasową. Przy asyście warty honorowej i pocztu sztandarowego Wojska Polskiego, a także przy słowach modlitwy za zmarłych księdza prałata Romana Woźnego, dziekana dekanatu Pustków Osiedle, oddano hołd wszystkim poległym za ojczyznę. W uroczystościach wziął udział Jan Szuro, syn Stanisława Szuro, podpułkownika Wojska Polskiego, więźnia obozu w Pustkowie, który zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Syn Jan przyznał, że jego tata często opowiadał o tym, jak wyglądało życie w obozie pracy. Zawsze mówił, że do przeżycia potrzebne były dwie rzeczy. Po pierwsze szczęście, i to mówi, było najważniejsze. Natomiast poza tym właśnie umiejętność psychicznego oderwania się od rzeczywistości. Jakby tworzenie własnego świata, który pozwalał nie myśleć o tym, co się dzieje, myśleć pozytywnie o przyszłości, optymistycznie. Mówi, że ci, którzy się załamywali, praktycznie umierali po paru dniach. Uroczystości zakończyły się składaniem wiązanek kwiatów przy pomniku ofiar II wojny światowej. Po zakończonych uroczystościach na Górze Śmierci odbyło się pierwsze sympozjum naukowe Miejsca Pamięci Narodowej, depozytariuszem martyrologii narodów. Współczesne wyzwania, problemy i szanse rozwoju na przykładzie Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, zorganizowane w Domu Kultury w Pustkowie Osiedlu. Chcieliśmy rozbudować te uroczystości o dalszy ciąg w formie online, oczywiście, bo inaczej tego nie można zrobić. Zorganizowaliśmy pierwsze sympozjum naukowe. Sympozjum, które ma na celu przede wszystkim nawiązanie kontaktu i współpracy z innymi jednostkami muzealniczymi, ale nie tylko, często nawet z pasjonatami historii, którzy gdzieś na terenie Polski działają. Nawiązanie kontaktu ma na celu zaprezentowanie przede wszystkim Pustkowa, bo okazuje się, że pomimo, że tutaj w powiecie i może w województwie Pustków, obóz Pustków jest dość dobrze rozpoznawany i znany, o tyle już w Polsce jest z tym dużo gorzej. A myślę, że warto, aby ta pamięć właśnie trafiła troszeczkę dalej. I to jest pierwszy cel. Drugi cel to nawiązanie współpracy. Nawiązanie współpracy, ponieważ jak doskonale wiemy, no nie jest tak, że więźniowie byli przypisani tylko do jednego obozu. Często może się okazać tak, że ta droga i ta pielgrzymka więźniów była rozbudowana o kilka obozów. Może się okazać, że my posiadamy informacje na temat różnego rodzaju więźniów, jakieś pamiątki, które są związane z innymi obozami, a inne obozy z naszymi, więc ta wymiana na pewno ubogaci tylko i wyłącznie funkcjonowanie naszych jednostek, mam tutaj na myśli Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania oraz ekspozycję historyczno-dydaktyczną, może zachęci do odwiedzenia, do spotkania, do dyskusji na temat nowoczesnych form przekazu i kultywowania tej pamięci. I chciałbym, aby to wydarzenie, które w tym trudnym czasie kładziemy pod to jakiś fundamencik, żeby ono jednak przetrwało i żeby było dalej realizowane. Już mam nadzieję spotkaniami na żywo i bez zagrożenia koronawirusem. Na seminarium złożyły się między innymi wykłady i prelekcje przybliżające historię poligonu SS, prezentacje publikacji i filmów dokumentalnych, które ukazały się w ostatnich latach, a odnoszą się do wyżej wymienionych tematów związanych z II wojną światową na terenie ziemi dębickiej i okolic. W sympozjum wzięli udział pracownicy naukowi oddziału IPN w Rzeszowie oraz kilka zaproszonych specjalnie osób.